Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku, ale tym razem z drafta. Postanowiłem zagrać kilka draftów na streamie i co się okazało? Najlepiej wyszedł mi draft bez zgrania. Nie trafiliśmy tam najlepszych ikon, ale były ikony warte uwagi, tak więc zapraszam do oglądania. 4-5-1, 4-1-2-1-2, zagramy tak samo, 4-1-2-1-2, doszedłem daleko tą formacją, więc czemu nie? Szewczenko, Rivaldo, Fernando Torres. Kogo wybieramy, widzowie? Dobra. O, Dembele! Fajnie, fajnie. Dembele się trafił. Weźmiemy sobie Dembele. Jedziemy dalej. O, ale rozdanie. Bruno Fernandes. Chociaż taki trochę się wydawał ciężki w drafcie, jak grani ostatnio. Gomez. To jest lipa. Kostić! O kurde, no to jest dobre, bo na cieniu jest nawet. Dobra opcja, żeby tu go wybrać. Bo ma, jest na cieniu, to bierzemy. Uuu, Gattuso znowu. Ten Gattuso w tamtym meczu się nie sprawdzał. Chyba wolę jednak Delaneya na silniku. Ulala, papi, ale to słabe jest. Wezmę Hernandeza po prostu. Jedziemy dalej. Papi, ale to słabe. Nie wiem, co mam wybrać, bo nie ma nic. No, Semedo? Ulala, papisz. Kasper Schmeichel, Lopez, Hradecki. Radecki, ile ma wzrostu? 192. Lopez, De Gea. De Gea też nie taki zły, ale Schmeichel ma 189. Trochę mało. Myślę, że wezmę tego Hradeckiego. Szalony kogut! Dzięki za rajda, siemanko! Hradecki, okej. Okay. Lewy obrońca. Estupinian, Diogo Dalot, Cole! Ashley Cole! No pięknie, pięknie. Tutaj fajna karta. Ale weźmiemy, bo to zgranie, nie? To mało. Tutaj Edersonik. Myślę, że zamiennie mogę wziąć Edersona. Wezmę Edersona. Kurde, jakie słabe. Ten draft będzie mega słaby. Ten draft będzie mega słaby. Siemanko, szalony kogut. Dzięki, spoko. O, Varanik, zobaczcie. Trafił się. Hakimi, Andre, Campbell. Hakimi myślę, że na ławkę, chociaż on ma mało strzałów. Ja kiedyś nim grałem, to było na samym początku gry, kiedy jego strzały czy tempo było fajne, a teraz Hakimi jest do dupy totalnie. On jest taki jak teraz, co wypuścili tego prawego pomocnika. Tak, Jadon Sancho. No, słaby draft, ten jest słaby. Weźmiemy Andre. Ten jest słaby draft akurat. Lozano, Rafinha. No Rafinha tutaj dobry. Lozano też nie jest zły, ale nie w 83. Boże, jaki to jest słaby draft. Patrzcie na to. Barnes, Oyarzabal, który jest skamem, Mane, Hazard. Ikona połączy. No dobra. Ikona połączy. W sumie tak, jak jest słaby taki draft, to ikona połączy, nie? Ulala, papi! Mertensik tutaj pięknie by wjechał. Myślę, żeby Mertensa można wziąć, bo już był raz Gattuso i nie wziąłem Gattuso, więc wezmę Mertensika. Szkoda, że nie jest po upgrade'ie. Roberto Carlos! Papi! Bardzo dobrze. A kogo ja tam mam? Cola. Ale Roberto Carlos będzie lepszy tutaj. No jeśli mówicie, no też weźmiemy. Weźmiemy Roberto Carlosa. Salak! Patrzcie na to. Pięknie. Jedziemy dalej. Ulala! No to teraz to sypie, widzowie. Teraz to sypie. No Eto, teraz będzie znowu jakaś ikona. Nie no, żartowałem. Nie będzie ikony. Dobra. Dobra, no chyba już lepiej się nie da, nie? Będziemy zamieniać w grze najwyżej. Dobra, weźmy sobie jakichś menedżerków. Co my tu mamy? Brusa. Brusa albo Hiszpan. 93 zgrania, 91. Dobra, weźmiemy sobie Brusa. Okej. Okay. Kowacić na SPO? Też za dużo zmian nie może być, nie? Okej, okay, da to zgranie. Nie... Na to zgranie piękne. Tak, w meczu będziemy sobie zmieniać to najwyżej, trudno. Dobra, ustawiam taktykę i gramy.
Damy sobie 5. Damy sobie to, to. Szerokość damy na 5, to na 6. Tutaj wytyczne, teraz tak. Trzymaj się środka. Stawaj, nie, wiecie co, nie będę dawać, zostawaj z przodu. Ten zostawaj z przodu i wolna pozycja. Temu damy, wracaj do obrony i wbiegaj za plecy obrońców. Albo damy, nie, albo damy, wracaj do obrony. Temu damy, przecinaj linię podań, zostawaj z tyłu i krycie środka. Zostawaj z tyłu, obieganie. Bieganie, zostawaj z tyłu. Okej. Dobra, no my zagramy tak. Zgranie nieważne, mówicie. No, no jak w drafcie to jest dziwnie, naprawdę. Dobra, jedziemy z tym. Zmieniamy w meczu potem. Damy sobie waranka i tak dalej. O kurde! O kurde! No tutaj to będą ciężary. Atak bokami. Chyba tak trzeba zrobić. Dobra. Kovacic. Delaney? Delaney. Hernandez, Varan. Tego Cole'a bym wyrąbał. Dobra, zostawimy tak. Na razie. No zobaczcie, no przecież to jest kopanina totalna. Dobra, jest git. Fatalny. Fatalnie. O kurde, co on robi? Doleć piłko! Golasso! Dobra, chyba goście wychodzi, coś czuję. Będzie rage quit? Nie wiem, dziwne to było akurat. O, ale obronił. O kurde. Co ten gościu robi? Cały czas mi oddaje piłkę. O co chodzi? Cały czas mi oddaje piłkę. Jakiś handicap, próba handicapu? Nie rozumiem. Kurde, próba była. Nie rozumiem, co ten gościu robi. A czy wy kumacie, o co on robi w ogóle? Czemu on tak gra w ogóle? Nie wiem, o co chodzi. Wygrywam 3-0. I cały czas mi oddaje piłkę. Chyba będzie rage quitik. Troluje? No nie wiem, no wygrywam 3-0. Nie wiem, o co chodzi, wiecie, jakby... Nie kumam celu tej gry. Jego. Ale jego nick przypomina, jakby był botem jakimś, wiecie. Botem? Takim, że zaraz będzie no lose glitch i tyle z mojej gry będzie. Oj, oj, oj. Ale poleciała ta piłeczka. Gość nie chce wyjść? Dobra, no wiecie, chciałem mu dać wyjść, no może chciał wyjść, ale 3-0 wygrywam, no jest essa. To jest karny. Jak wjechał. Myślisz, że Bowles aż tak może być? Jak coś, to mam jego nick. Może mam jego nick jak coś, nie? Właśnie o to chodzi, żeby mieć nad głową jego nick i będę wiedział, kogo reportować w razie czego. Bot trzeciego stopnia. Nie wiem, może gościu zaczyna grać w grę. Dobra, wyszedł. Essa. Myślisz, że grają dlatego, że ludzie są botami i nie potrafią grać, dlatego odpalają drafta i próbują grać dobrymi ikonami, ale jednak im nie wychodzi? Dobrze jest! Gomez, papu to jest OMG. Dobry jest. Ach. Ale nie byłem w stanie wychwycić, w którym momencie mam podać. Olala! Chyba rage quit. Chyba rage quit. Kocham wylewy! Kocham wylewy!
Ja pierdzielę! Widzowie, co jest? Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia. 72 minuta, dwa gole dostałem. Dwa gole w jakieś 10 minut. Dziękuję ci, gro, bardzo! Dziękuję ci, jesteś zajebista! Jesteś zajebista! Ja pierdzielę, to jest totalny ściek ta gra. Totalny ściek ta gra jest. No pewnie! Kościół nie ma staminy, ale mój faran go nie dogoni. Nie go do... Jezu, czemu ta gra jest tak ustawiona pod niego? Ja pierdzielę, proszę was, proszę. Let's go! Zasłużenie! O nie, tylko nie do... Nie, come on. Nie, nie do niego, nie do niego, nie wylewaj się w doliczonym czasie gry! Please! Nie wylewaj się w doliczonym czasie gry! Wypierdzielaj z tą piłką! Let's go! Jedziemy! Jedziemy! Doliczony czas gry i wiecie, już zaczyna się ta gra tak sypać. Totalnie. Totalnie. Także pozdrawiam tą grę. Okej, okay, słuchajcie. Oj. Trzecia runda Draft to Glory. Ulala. Let's go! Wydaje mi się, że to jest jego problem taki. Za szybkie zagrywanie do przodu. O. Teraz jedziemy kontra. Nara! 2 do 0. No trzymaj się, szalony kogut, trzymaj się. Miłej pracy. No kurde, mi tam, mi blokuje strasznie. Dobra, koniec meczu, widzowie. Wygraliśmy to. Dobra, gramy finał drafta. Finał drafta, ostatni mecz i będę spadał. Polska w tydzień 3 mecze. No, no. Ale to co z tego? Tam w zasadzie jedyne co to... to Andora będzie łatwa i Węgry może będą łatwe. Anglia będzie ciężka. Jezu, jak ten me... Jak tu... Co tu się dzieje w tym meczu? Ale chyba będzie... Będzie chyba wygrana finał. Słuchajcie, gościu gra naprawdę dobre sito. Ojejku, ale tu się odbiło. Co? Eto, ty robisz okrążenie wokół księżyca, czy co? Ojejku. Ojejku, leci gości górą. Dobrze jest. Nie wiem, co gościu robi, ale nie interesuje mnie to. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. A spalony byłby pewnie. No jakby był inform w paczkach, to fajnie by było, bo wtedy bym zarobił, nie? Ej, dobra, powiem wam tak. To był największy skam, który widziałem w tej grze. Widzicie, ile przez ilu zawodników przeleciała ta piłka do niego? Dobra, okej, okay, strzelił mi gola. Okej. Okay. Ale kurde, przez ilu zawodników to przeleciało? Nie wylewajcie się. Aha. Aha. Come on. Dobrze. Dobrze, jazda. O, ta gra. O. O, ojejku. O tak. O tak. Jest. Nie. Nie wiem, co tam było w ogóle. A, karny. No tak. No pewnie, że karny.
Odbił. Jak już strzał nie wyszedł, to karne, nie? Let's go! Golasso! Let's go! Ojoj, nie dobiegnie tego. Ipa. Ualalala, papito! Ja tak przedłużam, bo gościu stoi w obronie cały czas. On tylko czeka na kontrę. No, ale jak już wygrywam 5-2 w 90 minucie, to... Okay. Raczej nic nie zrobi. Ajajaj. Jazda! Otwieramy paczki i lecę, mordeczki. Otwieramy paczki za finał drafta. Także easy. Co ja dostanę? Jej, mega paczka! Złota paczka rzadkich kart. Zobaczymy, co z tego będzie. Oby się opłaciło. Morales, what if? Nie wiem, nie wiem. Nie ma walkoutu. Paczka do dupy. 3,5 godziny streama. Pokczampy. Mega paczka. Zobaczymy, co w niej będzie. Czy będzie jakiś walkout, inform, może? Nie ma walkoutu, ale scam. Scam te paczki, scam. Scam paczki. Ulala. Serio, wybór piłkarza? Na co mi to wybór piłkarza? Nawet, że to no draft mi nie dali. O kurde, naprawdę. To się opłacało. Oj. Do dupy, do dupy. Do dupy. Do dupy ten draft, że takie paczki mi dały. Takie paczki mi dało z tego drafta. Nie ma walkoutu. Nie ma nic w tych paczkach, widzowie. Fajnie, fajne nagrody za finał drafta. Opłacało się. Opłacało się. A, bez kitu, nie? A dostaje mi forma za 30k za półfinał drafta. Za trzecią rundę. Pozdro, poćwicz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się gorąco, do zobaczenia w kolejnym odcinku, a jeżeli materiał się podobał, pozostaw łapkę w górę, subskrypcję na dole, no i komentarz z opinią. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia.